Dla nas jest to na pewno ważna wygrana w kontekście układu tabeli. No i myślę, że tak też trochę nas podbuduje po ostatniej porażce z Conegliano. No i też napędzi do następnych meczy, bo mamy ciężki styczeń, więc to na pewno na duży plus dla atmosfery w zespole. Ciężko cokolwiek powiedzieć, bo tutaj oczywiście mecz układał się pod nasze myśli przez większość czasu, oprócz tego jednego seta, którego mogłyśmy wygrać. No niestety tutaj zachowanie zimnej krwi, gdzieś nam uciekła ta jedna piłka. Więc ogólnie ten mecz uważam, że był bardzo udany. Nasz występ był, mogę nawet powiedzieć, że świetny, bo punkty w setach oddają to, jak dobrze zagrałyśmy. No i przede wszystkim no, gramy o coś w tym sezonie, mamy chrapkę na złoto w końcu, więc każda wygrana jest bardzo ważna. Oczywiście no, znowu nam ten jeden set uciekł, gdzieś może ten jeden stracony set potem przeważyć w końcowej klasyfikacji, ale mam nadzieję, że takie wygrane po prostu nas będą motywować do tego, żeby grać jak najlepiej i żeby utrzymać tą passę. Ciężko coś ktokolwiek powiedzieć, no bo to był totalnie nie nasz mecz i gdzieś no w całym meczu było to widać, że nie jesteśmy w pełni formy. No i tutaj nie ma się co kłamać, że tutaj no wyglądałyśmy dobrze w tym spotkaniu i tak naprawdę no same gdzieś tutaj musimy dojść do tego, dlaczego to tak wyglądało. No nie, no po prostu słaby mecz z naszej strony, no tak bym go oceniła. Z Chemikiem zawsze jest tak, że te mecze nigdy się szybko nie kończą i myślę, że w tym drugim secie no własne błędy gdzieś nie pozwoliły jakby dokończyć tego seta na swoją korzyść, ale następne sety, no to już myślę, że grałyśmy to, co w pierwszym i mamy 3 punkty. Może niektórzy byliby zaskoczeni, ja nie byłam kompletnie zaskoczona, bo po tym jak zagrałyśmy pierwszego seta z Conegliano w poprzednim meczu Ligi Mistrzyń, pokazało, że potrafimy grać na bardzo wysokim poziomie, potrafimy utrzymywać dobrą dyspozycję i dzisiaj zagrałyśmy tak jak w poprzednim tym pierwszym wygranym secie w Lidze Mistrzyń, więc wydaje mi się, że jeśli będziemy grały tak do końca już naszych rozgrywek razem z playoffami i o medale, to ja się kompletnie nie martwię o to, że na pewno zdobędziemy to złoto. Można wygrać seta i można zdawać sobie sprawę jak się gra i na jakim poziomie był ten set, więc myślę, że nawet jeśli ten set wygrałyśmy, to oczywiście jakby moim zdaniem zasłużenie, bo gdzieś tam w końcówce pokończyłyśmy swoje kontrataki i dobrze to wyglądało, natomiast no też nie była to nasza gra i to mnie martwi najbardziej, no ale musimy tutaj wszyscy doprowadzić do tego, żeby w następnym meczu wyglądało to dużo lepiej. Myślę, że tutaj duża rola Anny Kalandadze, przede wszystkim jej zagrywka sprawiła ogromny chaos po drugiej stronie. No ale myślę, że cały zespół dzisiaj grał w tych setach wysoko wygranych na pewno no, bardzo dobrze. Zagrałyśmy zespołowo. Frekwencja dopisała, jestem mega dumna, że kibice przychodzą, kibicują, że jest prawie że pełna hala. Chyba była pełna hala, tam dosłownie może parę osób brakło do wypełnienia pustych miejsc. Więc naprawdę ta atmosfera w hali jest tak genialna, że przy tych wszystkich ludziach świetnie gra. Naprawdę świetnie się gra, wszyscy cię dopingują, wszyscy w ciebie wierzą. Więc ten siódmy zawodnik na pewno nas popchnął do tego, żeby wygrać w taki sposób, a nie inny. Mam nadzieję, że ta frekwencja się utrzyma jak najdłużej, bo naprawdę kibice są nam bardzo potrzebne. Przy naszych kibicach tutaj bardzo, bardzo fajnie się gra, zwłaszcza jak to są mecze z Chemikiem, z UKS-em. No to ta hala się wypełnia do ostatniego miejsca prawie. No i to też niesie, bo no przy swojej publiczności gra się super.